Raz, raz. Trzeleszcze, trzeszcze. Dobrze, a jak kontrolujesz majka przed występem, to co robisz? Raz, dwa, trzy, tylko? Tak. Słabo. To taką artystkę, która mówi cycuszki. No, bo nasz się cycuszki się wychyla wszystko w prawo. Spoko, fajnie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Wiesz, co będzie dalej? Nie mam pojęcia, nie wiem. Dopiero ją wydałem, więc nie wiem, co może być dalej. Ale zastanawiasz się, co będzie, kurwa, nie, z tobą za 10 lat, za 15, 20? Wiesz co, no mam coś tam z tyłu głowy, ale nie jestem, wiesz, w stanie teraz sobie jakby tego dokładnie wyobrazić. Mam jakieś takie wyobrażenia o tym, co mógłbym robić, ale wiesz, nie wiem, co będzie za chwilę. Może płyta się chujowo sprzeda. No to, że się chujowo sprzeda i że będą cię hejtować, że to się nie przyjmie, że to jest słabe, to jak gdyby wiadomo. Nie? To... wiadomo, zajebiście. Nie, bo co, byś ciągle musiał gdzieś pożyczać hajs i wiesz, potem będziesz się zastanawiał, czy odebrać ten telefon, czy nie, czy dzwoni wierzyciel, czy może jakaś propozycja koncertu za 300 wydam. No tak, trzy paszki za koncert. Spoko. Ale dojazd w własnym zakresie. Oczywiście, że tak. No i bez noclegu. Jeszcze muszę opłacić hypemana. No, tak. jak dołożysz do tego 5 dych, to będzie git. Super. Liczy się zajawka, jak to mówią, wiesz. A tak to wyglądało w podziemiu? Wiesz co, tak, graliśmy za darmo. Znaczy były też gigi, do których musieliśmy w ogóle dopłacać. To też była śmieszna opcja. Znaczy dopłacać, no jak sobie podliczyłeś pod koniec melanż i picie, no to byłeś na minusie. Ale spoko, ale liczył się trip, więc to było fajne. No dobra, to ile było osób pod sceną wtedy? Wiesz co, różnie. Zdarzało się, że miałem i z 15 osób pod sceną. To jak dołożyłeś do tego 150 zł, to jak gdyby dycha do każdej osoby pod sceną. Okej. Spoko, może będzie dycha do każdej osoby. A teraz co, karta się odwróciła? Wiesz co, nie narzekam, jest okej. Jest fajnie, coś tam sobie powoli gramy. Wiadomo, nie jest to jakaś tam duża ilość koncertów, ale, ale jest spoko. Jest a który moment był przełomowy? Młode Wilki czy coś wcześniej? Wiesz co, wydaje mi się, że 7 i wypuszczenie klipu do Polepionego to był taki przełom, później chyba Młode Wilki. Chyba tak, chyba takie dwa etapy to były moje przełomowe. Kurna, to się wpisujesz do takiej już w sumie nie najkrótszej listy tych młodowilcznych odkryć. Można tak o tobie mówić? Wiesz, wydaje mi się, że tak. No. A słuchaj, bo to może inaczej. Chcę na chwilę wrócić do Francji, w której nie wiem, byłeś czy nie byłeś w końcu? Nie, nie byłem we Francji jeszcze. Ale do Paryża się wybierasz, rozumiem. Chciałbym. Plany są. Mega bym chciał, tak jak nawijałem, tak. A skąd tak ta frankofilia u ciebie? Wiesz co, nie wiem, jak pisałem ten tekst, to właśnie myślałem wiesz, o pewnej kobiecie i sobie pomyślałem, że fajnie byłoby właśnie odwiedzić z tą osobą Paryż i tak mi wpadł Paryż. Ale to nie jest jakaś poetycka parabola, nie. Dwuznaczna propozycja w stronę tej koleżanki. Nie, luźna przekwinka po prostu. Bo tam, bo wiesz co, ta Francja to mi się parę razy gdzieś tam przewinęła w treści, no co najmniej za dwa. Tak? No, chociażby Bon Voyage. A, no tak, no dobra, no to w jednym numerze dobra, to tak, to Bon Voyage, okej. Okay. Tam te lekcje i tak dalej, sobie pomyślałem, że jak gdyby, jeżeli gdzieś tam w tobie siedzi jakaś taka właśnie frankofilia, a na płycie muzycznie jak gdyby tego nie słychać, to był pierwszy taki dysonans, który mnie spotkał. Nie, nie ma nic ciekawego na scenie francuskiej? Nie interesuje się zupełnie sceną francuską, wiesz? W sensie... no w ogóle jakąkolwiek współczesną sceną się interesujesz, poza swoimi występami? W sensie chodzi ci o polską scenę? Albo amerykańską, ale taka 2016. Takie nowoczesne brzmienia, tak? Tak, śledzę sobie powoli. W sensie to nie jest tak, że jestem jakoś zamknięty, wiesz, w 90-tych i w ogóle. Śledzę nowe rzeczy i to nie jest tak, że się tym nie jaram. Jaram się, ale po prostu robię taką muzykę, którą czuję i na ten moment bardziej odnajduję się w takich właśnie, wiesz, bardziej 90-tych, może pomieszane z czymś nowym, no bo wiadomo, to też nie jest typowa bumbapowa płyta. No nie, no. Po prostu jest w takiej stylistyce bardziej ukorzenionej i tyle. Ale śledzę nowe rzeczy, tak, ogarniam to. Ja wyobraź sobie, że się rodzisz nie w którym to jest, 96 chyba, że 96, nie? Że nie rodzisz się w 96, tylko w 76, tak jak Jacek. A nie myślałem o tym, wiesz? Nie wiem. I co się, kurna, dzieje? W sensie, jeżeli chodzi ci o moją ścieżkę, tak? Jeżeli bym sobie coś tam rapował wtedy? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to były na pewno bardzo zajawkowe i zajebiste czasy. Chyba wychodzisz na kasecie. No.
No teraz też mogę wyjść na gazecie, ale już... Tak, no ale to wiesz, no równie dobrze mógłbyś nosić brodę i takiego tu kucyka u góry, nie? Mógłby. No wiesz. Tak, no... no ale myślisz, że taka perspektywa byłaby atrakcyjna? Wiesz, na przykład chociażby jako temat na numer? W sensie tamte lata, tak? No, że się przesuwasz w czasie, wiesz, trochę bocian się pomylił i wiesz, zrzucił, przesunął się w czasie. I... Fajna przykmina. Może to sobie ukradnę od ciebie teraz, wiesz, no ja mam pomysł na numer, fajne. Wiesz co, bo takie, często takie gdzieś tam w felietonach znajdowałem takie rzeczy, wiesz, na przykład współcześni rock'n'rollowcy sobie o tym pisali, kurwa, ja bym się tam urodził w czasach, kiedy, nie wiem, Hendrix, Led Zeppelin i tak dalej, i tak dalej, nie? No ale żyje dzisiaj, wiesz, Doda mówi, że gra rocka, nie, na przykład. No. Okej. Okay. Znaczy nie, no wiesz, też jakbym miałem takie przykminki i na pewno w pewnym stopniu zazdroszczę ludziom starszym ode mnie tej całej zajawki, która ich łączyła, bo... No ja jestem 96 rocznik, wiesz, jeszcze tam się załapałem na jakieś takie końcówki bardziej zajawki, że każdy spotykał się na podwórku i jakieś tam, wiesz, no, wspólne rzeczy i tak dalej, to nie był tylko i wyłącznie komputer i elektronika, ale no na pewno, wiesz, za waszych czasów musiało to być o wiele fajniejsze, w sensie nie było tych wszystkich urządzeń i złapanie się w ogóle było jakieś tam, na pewno, wydaje mi się, że było trudne pod jakimś tam... Wiesz, no w sumie to wszystko działało, tak? Jak gdyby... Ale no widzisz, jakby ludzie spędzali na pewno ze sobą wspólnie w ekipie więcej czasu niż teraz, no nie? To tego na pewno zazdroszczę. No i tak, no, na pewno chciałbym się na chwilę znaleźć, wiesz, w tamtych czasach, no nie? Takie już mega, mega zajawki. No u mnie to była ta końcówka, tak jak mówiłem, ale to na pewno nie było to samo, jestem pewny. Ale patrz, gracze z tamtych czasów, którzy siedzą tam po kolana i rocznikowo, i mentalnie, chociaż mentalnie to nie zawsze, a artystycznie to już różnie z tym bywa. No bo PZ to jest taki gość, który ucieka do przodu, Włodzi to jest typ, który jak gdyby idzie swoją ścieżką od dawna i też tam niespecjalnie się ogląda na to, co jest modne, czy nie. Ale pije do tego, że pomimo twojego młodego wieku i no, radykalnie krótkiego stażu, to jednak ci tacy doświadczeni gracze propsują cię dosyć mocno. Ma to dla ciebie jakąś dodatkową wartość ponad tą, którą każdy by sobie w niej znalazł? Tak, stary, na pewno. Ja się mega tym jaram, że mam wsparcie od, wiesz, od tam graczy tego, tamtego pokolenia właśnie. To dla mnie mega zajebiste, że wiesz, mogę z nimi sobie porozmawiać, a kiedyś, kurde, kupowałem ich płyty, no nie, a teraz normalnie możemy sobie przybić piątkę i pogadać o tematach ogólnych, życiowych, no nie. To jest mega fajne, mega szanuję za wsparcie, wiesz, PZ-a, Włodiego, są zajebiste osoby i spoko. I to jest dla mnie mega ważne i mega to szanuję, że oni mnie wspierają w jakimś stopniu, wiesz. No. A nie masz problemu z tym, że twoi rówieśnicy mogą cię klasyfikować jako najmłodszego przedstawiciela, wiesz, old schoolu? Nie mam z tym problemu. No, robię taką muzykę, więc nie mógłbym mieć... A bałbyś się takiego szufladkowania? Bo znaczy, z kolei, wiesz, no, Młodymi Wilkami, tym numerem, gdzie się dograłeś do Młodych Wilków, no, tam jest zupełnie inna forma muzyczna. Trochę udowadniasz, że się poruszasz, może jesteś w stanie się poruszać w dowolnej konwencji stylistyce, no tak. W sumie. Znaczy, mam taką nadzieję, bo to gdyby też jedna jaskółka wiosny nie czyni. Czy czyni? Nie, wiesz, ja cały czas tak naprawdę... Miesiąc po skończeniu tej płyty, w sensie jaką oddaliśmy na Mixi Master, to już robiliśmy nowe rzeczy, które wydaje mi się, że odbiegają już troszkę od tej płyty. Wiadomo, teraz wiesz, nie wpierdolę się z autotunem, trapami i tak dalej, ale to już nie będzie to samo co Slam. Na pewno to będzie moje brzmienie troszkę, ale troszkę inne, no nie? Także takie szufla... Znaczy wiem, że pokazałem się od tej nowej strony tylko tak naprawdę na Młodych Wilkach, jakichś tam pojedynczych spontanach, ale wydaje mi się, że umiem się poruszać i tutaj i na nowym projekcie na pewno to pokażę. Albo, no właśnie, inaczej, czujesz potrzebę pokazywania wszechstronności, czy... Bo to inaczej, sprawiasz wrażenie gościa, który ma troszeczkę wyjebane na wszystko. Wiesz co, no życiowo jestem niestety lekko nieogarnięty, ale... Zamulasz. Troszkę tak, ale pracuję nad tym, ale wiesz co, pojawia mi się taka potrzeba czasami, jak widzę komentarze na zasadzie, że robi kurwa muzykę oldschoolową, bo innej nie potrafi, no nie, w sensie, żebym sobie nie poradził na szybszym bicie i inne takie rzeczy. Więc tak, czasami się wkurwiam i czasami chcę sobie po prostu, wiesz, zrobić coś nowego, żeby im pokazać, chłopaki, ja też potrafię, no nie, spoko. To jesteś jedną z niewielu osób, która się przyznaje do tego, że jakieś negatywne komentarze w necie mobilizują. Pewnie, że tak. W sensie wydaje mi się, że gadanie, wiesz, jak ktoś mówi, że na przykład robi tylko i wyłącznie muzykę dla siebie,
takie troszkę słabe, w sensie, no wiadomo, no, robię to głównie dla siebie, ale wydaje mi się, że każda osoba, która coś stworzy, liczy na jakiś spoko odbiór, tak, i czyta te komentarze i nawet jak są negatywne, no to jeżeli masz załóżmy 5 negatywnych komentarzy, to po prostu on to mówi, kurwa, no faktycznie może coś z tym jest nie tak i spoko, i teraz ja wam, kurwa, pokażę, że wiesz, że mogę, tak, że mogę coś z tym zrobić i wtedy to się wszystko odwróci. A weź mi jedną rzecz, bo wydajesz u Tytusa w asfalcie. W płycie, wiesz, macza Upaluchy i Adam i Eprom i tak dalej. Na ile wpływ na ciebie ma chociażby to, że wydajesz w asfalcie? Czy na płytę, na slam? Wiesz co, ogólnie asfalt to był zawsze numer jeden dla mnie. W sensie od zawsze chciałem być w asfalcie, bo właśnie szanuję ich za projekty, które wydają właśnie pod, wiesz, pod swoim brzmieniem, w sensie... Mentalnie jesteś u siebie. Mentalnie tak, mentalnie wydaje mi się, że jestem u siebie i... No i po prostu, wiesz, no, szanuję, w sensie jak słyszę projekty, wiesz, takie typowo asfaltowe, no to faktycznie wiem, że to jest to asfaltowe brzmienie. I wydaje mi się, że asfalt jakby może nie miał wpływu na moją płytę, bo wydaje mi się, że ja się tam idealnie odnalazłem. Po prostu, że ten projekt... chyba mógł być wydany tylko i wyłącznie tam, wiesz, co chodzi. A to na przykład, mam to rozumieć w ten sposób, że gdyby płyta była wydawana, nie wiem, wprost, czy w Wujocie, to slam by wyglądał, brzmiał trochę inaczej? Zastanawiam się, wiesz, jak duże piętno jest w stanie odcisnąć wytwórnia na, no bądź co bądź debiutancie. Znaczy nie, jakby wytwórnia, jeżeli chodzi o coś takiego, że oni mi dawali jakieś tam rady czy coś, ale to nie było czegoś takiego, że dobra, to wiesz, wydajesz u nas, to tylko i wyłącznie płyta ma brzmieć tak w latach, wiesz, znaczy no w klimacie lat 90. i tak dalej, nie było czegoś takiego, ale po prostu jakby wszystko, w sensie większość rzeczy, które wydaje asfalt, mi pasują i nie wyobrażam sobie dołączenia, wiesz, do innej ekipy z legalną płytą, bo większość jednak wytwórni, nie wiem, czy przyznasz mi rację, ale ma, wiesz, mieszaną stylistykę teraz, no nie? Że no, mam takie wrażenie, że chyba alkopoligamia pierwsza zaczęła iść w taki kierunek takiej multistylistyki. Znaczy, to moim zdaniem to jest fajne, tak? No bo to też nie ma co robić takiego getta. Nie, no, pewnie, ale jednak wydaje mi się, że asfalt jest jedną z niewielu wytwórni, które też stawia na projekty niszowe niektóre, wiesz, i na przykład na takie rzeczy jak wydawanie projektów na kasetach, że oni mają większość rzeczy też na wosku, co jest dla mnie mega zajebiste. No i tyle. No zawsze chciałem tam być, udało się i mega się cieszę, że tam wyszedł slam. No. A o co chodzi? Jest niszowy czy nie? Wydaje mi się, że w pewnym stopniu tak. Wydaje mi się, że jeżeli nam chodzi o tą niszę, załóżmy odbiorcy w wieku, nie wiem, kurwa 16-19, to wydaje mi się, że jednak większość z nich jest bardziej zajęta tą, wiesz, tą nową falą, nową ścieżką jakby tej całej muzyki. Ja jednak na tej płycie jestem, wiesz, zakorzeniony tam u siebie i to nie pasuje każdemu, no wiesz. Nie robię tego, co większość, może o tak. A to jest dosyć dziwne, bo to w sumie nie jest prosta, podejrzewam, nie jest prosta sprawa. Jest trochę tak, jak wiesz, wszyscy wyłażą z metra, a ty próbujesz do niego wejść. Wszyscy, znaczy, wiem, że nie powinienem generalizować, ale no, taki jest stereotyp, że te osoby w tym przedziale wiekowym, o którym tu wspomniałeś, idą w jedną stronę, a ty, cholera, nie. No nie, no bo taką muzyką się jaram i taką robię, no po prostu. No. Masz wrażenie, że gdybyś szedł tak jak oni, to byś był jednym z wielu? Troszkę tak, ale też nie uważam, że... Znaczy wiem, że są osoby na polskiej scenie, które też tą nową falę potrafią robić zajebiście i spokojnie. To kto to jest? Kto robi zajebiście tę nową falę? Kto robi zajebiście nową falę? Nie, na przykład bardzo lubię Japsona. Może wiesz, może dla ludzi, którzy mnie słuchają, to może wydawać się dziwne, ale mega jaram się stylu Japsona, jego podejściem ogólnie do życia i wiesz, i tego, jak sobie tam wszystko to ogarnia. Według mnie jest jednym właśnie z oryginalniejszych typów, którzy no jakby wiesz, ogarniają tą właśnie nową falę, no nie? Ale patrz, mówimy o oryginalności, mówimy o tym, żeby tam być trochę inny niż inni, co już samo w sobie jest trochę absurdem, bo to przypomina trochę taki język reklam, nie? Wiesz, bądź inny, wybierz, kurwa, nie wiem, no. Pepsi, nie? To jak gdyby ekstra, nie? 17 miliardów ludzi na świecie pije Pepsi, nie? Będziesz równie inny jak oni. Znaczy, to akurat przerysowuję, ale wracając jak gdyby do warstwy lirycznej, może się na mnie pogniewasz, może nie, ale mam wrażenie, że to, czym ty nawijasz, to w jaki sposób to opisujesz świat, to jest taki zwykły, codzienny trywiał. No, to są rzeczy, które się
Tak. To nie ma nic spektakularnego. Nie, nie ma. Nie ma. I ja jakby, wiesz, nigdy nie wychylałem się z tym, że jestem jakimś mega tekściarzem i tak dalej, czy tam, wiesz, czy w moich tekstach będą jakieś tam świetne linijki do rozkminiania. Nie, nie ma takich rzeczy, bo... No bo nie, no bo to jestem ja po prostu, wiesz, no, albo ktoś się tym jara, albo nie. W sensie opisuje swoją rzeczywistość, opisuje siebie i to jest tyle, no. Albo chcesz tego słuchać, albo mówisz, że to jest nuda i jo, nie, i nie ma. Ale to wiesz, to znaczy generalnie z twoich opowieści wynika, że twoje życie niespecjalnie się różni od typów, którzy siedzą po drugiej stronie kabla i, wiesz, oglądają twoje klipy, czy oglądają teraz ten wywiad, tak? Nie wiem, no, znaczy pytanie, jak daleko... I to jest takie trochę prowokacyjne pytanie, jak daleko można zajść, nie wiem, na wrzucaniu magnezu do szklanki z wodą, czy kurwa czekaniu na przelew, no każdy to robi, wiesz. No tak. Wiesz, gdzie tu kapitał, nie? Wiesz co, może to nie jest tak, że jakby ja cały czas w tym trwam, w sensie zdaję sobie sprawę z tego, że płyta może być lekko monotematyczna, okej. I staram się... To wcale tak nie powiedziałem. Dobra, ale wiesz... Wiem o grupie tematów, tak? Że jest to jak gdyby taka nasza codzienność. No każdy tak ma. No tak, ale wiesz, no też właśnie chciałem powiedzieć, że... No, że ja cały czas pracuję nad sobą, jestem jeszcze młody i jakby kumam to, że wiesz, niektóre rzeczy mogą tam się przewijać lub właśnie mogą być takie wtórne. Więc staram się też pracować nad tekstami, nad warstwą liryczną i wiesz, mam nadzieję, że z płyty na płytę będzie to coraz fajniejsze, że to już nie będzie takie, takie typowe do przewidzenia, że wiesz, że no to będzie cały czas moja rzeczywistość, że to będę ja, ale no już czymś zaskoczę bardziej, a może w ten sposób. Ale to z tego, co opowiadasz, w jaki sposób opowiadasz, to mi się jeszcze taka kolejna sprzeczność mi się pojawia, ty versus twoje pokolenie. Nie ma w tobie w ogóle takiego, wiesz, takiego, ja nie przepadam za tym, takiego napinania się w stylu, wiesz, Braga. Ja jestem kurwa najlepszy, ja jestem w ogóle tralala, no. figo-fago, a bije od ciebie też taka spora samoświadomość i pokora. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. Chociażby to, co teraz mówisz, że jesteś na początku drogi, że starasz się jeszcze siedzieć nad warstwą tekstową, że nie powiedziałeś ostatniego słowa, że się dopiero rozwijasz. No to bardzo miło. Ale to naprawdę, znaczy masz tego poczucia? No wydaje mi się, że tak, w sensie, no wiesz, spoko, jakby teraz jest fajnie, no nie, wydaliśmy płytę i tak dalej, ale to jest początek, to jest dopiero moja, no można powiedzieć, to jest debiut, tak, wcześniej wydałem epkę jedną. No oficjalnie debiut. To jest debiut, no ale wiesz, no to jest dopiero początek, no ja dopiero zaczynam tak naprawdę, tak mi się wydaje, więc kurde, no muszę pracować nad sobą, żeby się ludziom nie znudzić i żeby tutaj cały czas sobie trwać w tym, tak, no bo kocham to co robię i po prostu chcę sobie jak najdłużej tutaj wytrwać. Ty sobie jeszcze musisz, niedługo będziesz musiał opracować sobie odpowiedzi na pytania, jak już się będzie pojawiała druga płyta, to dam sobie urwać głowę przy samej dupie, że lwia część pytań będzie dotyczyła tego syndromu drugiej płyty, że pierwsza postawiła poprzeczkę dosyć wysoko, że wiesz, na pierwszą to się pracuje całe życie i tak dalej, a na drugą ma się już trochę mniej czasu, a oczekiwania są jeszcze większe. Aha, a ty musisz temu kurwa sprostać teraz. Czy wiesz co, no tak, to jest oficjalny debiut, ale jak wydałem siódemkę, to też sporo osób mi pisało, że są ciekawi, że wątpią, że ja, wiesz, będę w stanie przeskoczyć siódemkę, chociaż to była krótsza płyta od tej, to też nie jest za długa, ale tam było chyba 7 numerów. Tak, 7 numerów, dokładnie. No i dużo osób pisało, że wiesz, że nie będę w stanie jakby pobić tamtego poziomu i jakby byli też przyzwyczajeni pewnie do tamtej płyty. No ale potem widziałem, że jednak, że okej, okay, że ta płyta też jest fajna i że nie mają czegoś takiego, że czują, że jest gorsza od poprzedniej. Więc mam nadzieję, że następna też nie będzie gorsza od slamu, a ewentualnie będzie tylko i wyłącznie lepsza. Ale poczekaj, między siódemką a slamem to minął mniej więcej rok. Rok, dokładnie. No, może lekko ponad rok. Czy to znaczy, że co, w na przykład maj, kwiecień, to my się znowu widzimy? Wydaje mi się, że tak. No tak jak ci mówiłem, ja już pracuję nad kolejnym projektem, więc wiesz, ja mam teraz mega zajawkę, w sensie to wszystko, co mi tak przyszło teraz, mnie mega podbudowało i dlatego, wiesz, że dzwoniłem do Janka, mówię, stary, kombinujmy bity, pracujmy dalej, bo ja mam teraz taki okres, że po prostu chcę pisać, jestem głodny. I lecę. I no i okej, okay, pracujmy, nie, robimy to. No zajebiście, hajs się zgadza, będzie od kogo pożyczać, to bardzo dobrze. Powiedzmy, no. To życzę ci powodzenia, do zobaczenia bardzo. Za chwilę, mam nadzieję. Okay. Kto nie ma, to niech tak. ma. Przepraszam.